Do groźnie wyglądającego wypadku drogowego doszło w Głuszycy Górnej. Brał w nim udział samochód przewożący butle z gazem. Butle na szczęście okazały się puste. Trzy osoby trafiły do szpitala, żadna z nich nie jest poważnie ranna. Samochód dostawczy zderzył się z osobowym autem marki Volkswagen Passat. Dzisiaj otrzymaliśmy zgłoszenie o wypadku, do którego doszło w Głuszycy. Rzeczywiście sytuacja się potwierdziła. Na miejsce wysłaliśmy 5 zastępów straży pożarnej, ponieważ ze zgłoszenia wynikało, że do wypadku doszło między 3 samochodami. Na miejscu jednak okazało się, że to jednak 2 samochody. Początkowo sytuacja wyglądała bardzo groźnie. Samochód przewożący butle z gazem mógł eksplodować w każdej chwili, gdyby były one pełne. Na szczęście do tego nie doszło. Później już po rozpoznaniu też się okazało, że to były puste butle z helem. Także w wyniku tego zdarzenia nie było zagrożenia ze strony tych butli, ponieważ były puste i nie rozszczelniły się. W wyniku wypadku do szpitala na obserwację trafiły 3 osoby. Był to kierowca osobowego auta, jego żona i córka. Natomiast kierowca samochodu dostawczego odmówił hospitalizacji. Po wypadku zablokowana była droga z Głuszycy w stronę Kłodzka. Policja kierowała jadących na objazd przez Kolce i Bartnice.